Co tu masz nowego tego? Kogo? Nowy aparat? No, tylko powiesz mikrowele. Dlatego, bo taki najgorszej jakości nie był ten filmik dzisiaj. Ty, ja to już mam wykręcone tą pauzę dobową. To ty szefa nagrywasz swojego? Co jeszcze? Ja już mam pauzę dobową wykręconą, ty szef. Pizdu, to ja tyle czasu. Nie było takich, ja tu reklamacji muszę zgłosić. Do sprzedawcy. Pas nie działa. Dobra, czekaj, to niech jest. Jeszcze nie umie zamykać. Wiesz, ucz się, chłopcze. Dziadek nie będzie żył wiecznie. Jeszcze muszę zapytać, czy tutaj. Znasz drogę, wiesz, gdzie jedziemy? No jedzie. Tak? No. W korku będziemy stali, ty słabą godzinę wybrałeś. No ale jak, co mam na nas jechać? Nie, ale mogłeś się... Aha, bo ty sobie liczysz pauzę, to? Nie, dobra, teraz później tak, do 5 rano. Tak. Dobra, kawa jaka jest? Latte. No dobra, to na zdrowie. Na zdrowie. Co, umiesz to? Tata miał z tym też kłopot. Poradzi. A co, ty to jemu zapiąłeś, czy? Nie, on sam sobie zapiął. Ale bo tu serio, to nie działa, trzeba rozkręcić. To działa. Kontynuujesz to, co było. Ruszamy. Słuchaj, światełka zapalamy, bo tak to jest najważniejsze, nic się więcej nie liczy. Słuchaj, tą orężadę weź ze środka, bo ona spadnie się, rozbije. Czekaj, facet chce nas wyprzedzić, ominąć, objechać, to niech tak robi. W międzyczasie pamiętaj, pas jest ważny, że rzecz bardzo istotna. Gościu jakiś komboj chce tu wjechać w nasze miejsce. Myśmy zapięli pas. Patrzymy w lusterko, żeby tam w lusterku nic się nie działo, jak po krawężnikach byśmy mieli jechać. I nie jedziemy po krawężnikach. I pamiętaj, ucz się, bo jak rozumiesz, będziesz musiał jechać kiedyś, to żebyś wiedział, jak to się robi, nie? Nie. O, ty zobacz, tu był korek, jak nie wiem co. A zobaczysz, jaki teraz będzie korek. My na nie, ja myślę, że on jest teraz poza nami już, wiesz? Nie wiesz, co cię czeka jeszcze. Wyjedziesz tylko tu na obwodnicę, zobaczysz. Nie, mówię ci, ja tu przed chwilą widziałem. Słuchajcie, starego pryka. Przemądrzałego. Wejherowo, Szczecin, a gdzie Gdańsk, Warszawa pewno to będzie to, nie? No, prawo. O, mamy nawet zielone światełko. Gdzie mi tam chłopie, widzisz ty, że pan jedzie. Ty mów, że dziadek jedzie. Ogłosiłeś ty tu Gdańsku, że dziadek wjeżdża do Gdańska, żeby kto chce jeszcze to lato przeżyć, niech do Gdańska nie wjeżdża. Nie, dziadek tutaj ma maszynę. Rakieta, no naprawdę, i cichutko, i fajnie. Dobrze, że rozumiesz ty, nikt się nie zorientował, że to jest za małe pieniądze dobry samochód, wiesz ty. Jak, za duże trzeba na filmie mówić. On powinien wiele większe pieniądze dać niż on chciał ten ktoś, jeden z drugim, a więc nie dostaną samochodu. Samochód będzie eksploatowany, rozumiesz ty, w tym samym miejscu, gdzie on był chociaż. Nie, nie w tym samym, co ty mówisz do góry. Jak nie w tym samym, w Łebnie przecież, nie? No, a ja nie wiem, gdzie będzie firma zarejestrowana. No tak, to jest już następna rzecz. To już jest następna rzecz. Zobacz, Frontinery, to jest piękna rzecz. Ja pierdziu, jak ja to kocham. Kurde, molek. Niech to chudy by. Wejherowo, Gdańsk. Będziemy kręcili na ten Gdańsk, co? Tak. Podoba ci się, że tak jedziemy na Gdańsk? Teraz przyciśnij przycisk, albo dobra, dalej sobie filmuj, zrób przerwę, tam pauzę. Ja chcę ci tylko pokazać korek. No dobra. Kto miał rację. Dobra, to teraz weź te dwie kreseczki, to jest pauza. Bardzo, tu jest ten twój korek, o którym ty mówiłeś. Na pewno jest większy ruch, bo to jest godzina szczytu praktycznie, ale mam nadzieję, że ten największy szczyt już mamy z głowy, czyli nie są to Himalaje korków, tak zwanych Staumacherów. To prawda. Staumacherzy to są ci, co tutaj akurat wymyślą obcierkę, wymyślą oglądanie kogoś, rozumiesz ty? I tak bardzo często kończy się to właśnie zakorkowaniem drogi. Niektórzy mówią zatwardzeniem albo, rozumiesz, zagęszczeniem ruchu. Tutaj, przez inżynierów, którzy zrobili dwa wjazdowe pasy na obwodnicę. Tak jest. Na zdrowie dla tych, którzy też piją kawę, a ci, co nie piją, niech wiedzą, że my w ich imieniu i dla ich zdrowia pijemy. Szczęść Boże. Czystoniaki tylko jadą, rozumiesz, ładnymi samochodami. Ty
nie wiem, kiedy byłeś taki przystojny, żeby tu usiąść za kierownicę. Jeszcze trochę, musisz się troszeczkę jeszcze starać. Poćwiczyć, zrobić się ładnym. Innym nie będę, ładnym nie będę, tylko taki, jaki jestem, jasno niebieski. A gdzie ta stacja jest? Tam dalej, przy DC-cie prawie. To też Rynkowski śpiewał. O, tu Koreczek. Tak, ale to nie ten Korek, o którym ty mówiłeś i straszyłeś. Strachy na lachy, nie? Tamten się trochę rozjechał. Zapomniałeś. Teraz zjeżdżamy na tranzyt do portów. Dla samochodów ciężarowych. O, widzisz ty. Na Sztokholm. Port. Nie trzeba nawet tak szybko jechać, bo nam się nie spieszy. Mamy dobry czas. Nawet mimo tych korków. Chociaż one nam za bardzo nie utrudniały życia, jakoś tam płynęliśmy. Na godzinę. Halbe Stunde, kilometr nach UE, o? Godzina to jest UE? Nie wiem, ja tak niemiecki to niż Verstein. Tylko liczyć nie wiem. Już zapomniałem wszystkiego. A w szkole nie uczyłeś się niemieckiego? Uczyłem się, w gimnazjum to tam jakieś słówka czy piosenki, a w technikum trochę więcej, no ale to nie był taki niemiecki, że możesz pisać, mówić sobie swobodnie. Tak w szkołach polskich jest, ma angielski nacisk. W Niemczech dawno, dawno temu już w każdej szkole uczono niemieckiego i angielskiego. Niemcy, jak skończyli szkołę, jak skończył szkołę Niemiec, to mówił po niemiecku i po angielsku. To się przydaje w Europie. W Polsce akurat, jak kończysz szkołę średnią, to nie każdy umie tak mówić swobodnie, a raczej nawet większość nie umie. Swobodnie prawda. Mówić po angielsku, ani po niemiecku. Bo się nie przykładali do tego, że to będzie ważne, a to jest naprawdę bardzo ważne, być komunikatywnym. No. Pomaga ludziom nie tylko podróżować, ale znaleźć się w Europie, szczególnie jak jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Nie? Szczególnie na angielski, bo to jest język międzynarodowy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze dalej. To zrób sobie przerwę jeszcze, to wtedy nagramy to później, nie? No, teraz Klaudiusz pójdzie wlać AdBlue. Zaraz zobaczymy, PIN. Jak mu pójdzie i zaraz będziemy mieli i PIN i wszystko. Kończymy nagrywanie. Jesteśmy na stacji takiej samoobsługowej w Gdańsku w porcie. Stacja moja. I zalejemy AdBlue, jedziemy ładować, przyjąć kontener. Pusty. Tak jest.